się i zobaczymy, ruszają! A więc dobry start Ventu. No i chłopacy rozjeżdżają się, ale chyba obroni swoją pozycję Alpine. Ale się Ferrari wciska, Racer druga pozycja. Już... No mamy to, mamy to. Mercedesa, już jest spin. Że to, o czym mówiłem, tak się stało. Misza, Proviti Gamer. No dobra, wróćmy do czołu. Tu ładnie. Się nic nie zmieniło. W ogóle zobaczmy, jakie opony. O Jezu, zróżnicowanie. Tak. Oj. Tutaj każdy inna strategia, proszę bardzo. Ależ tam jest w ogóle chlebogenne tutaj. O, właśnie, mamy kontakt. Alfa Tauri w Ferrari uderzyło. No jest gęsto. O, zobaczymy, no zawsze tak jest na pierwszym. No i mamy spina. Jest spin! Jest spin i Red Bull również spinuje. Ląduje na... tutaj na wierzchu, tutaj na piasku. Ale zobaczmy. I atakuje! Atakuje trzecią pozycję! I udało się! Mateusz Neiser już drugi jest w ogóle. Dokładnie, ależ on pruje, ale też trzy pozycje do góry. Opony. Zobaczmy opony, to są medy, a tutaj reszta na hardach, także... No, ale mamy dwie osoby na softach w ogóle, to jest zadziwiające. O co? Eddie i nieznany Jack. Tak jest. No i już troszkę nam się tutaj podzieliła stawka do McLarena, do Logana. Ale atakuje, ale ten po zwierzchu. Niesamowity jest. I to bez DRS-u, proszę bardzo. Co tam w ogóle tutaj... I Ferrarka również atakuje, Ferrarka się wciska przed tą Alfę Tauri. I udaje się ten atak, udaje się Racer trzeci. Nie no, ciężko w ogóle komentować, bo tu tyle akcji się póki co dzieje. Jest atak na Ferrari i to Yeti niestety popełnia błąd, który kosztuje go nieudany atak. Ale jeszcze Gwenek tam szuka miejsca. Ładnie, a tam czai się z tyłu Logan. Zobaczmy w ogóle, Mateusz Neiser już praktycznie z DRS-a wyjechał, no to jest, ja nie wiem, Teraflu Extra Grip. Jest szybki, Bocek jest szybki. Oj, tam błąd jakiś, boćka. I teraz, ładnie, i teraz Red Bull się tutaj... lewo wciska, czy będzie udany atak, ale niestety ma chyba... Oj, niestety. Lepsza linia... No i właśnie mamy karę pierwszą! Racing! To jest trzecie okrążenie, a już 3 sekundy! Dokładnie, bardzo. I teraz jest zaatakowany przez dwójkę i... Oj, Ferrari! Oj, teraz... Również kara da... Jest Racing, potracił dużo pozycji. Jest błąd! Racing stracił. Że myślę, że tam mogło dojść do jakiegoś kontaktu. No i Razy widać, że potracił. Wenku! Jest Wenku, kara! 5 sekund! 5 sekund! Gained one jest... place! O, to może być właśnie związane z Razym. Mamy walkę. Teraz jest atak McLarena. Logan. Bez problemu. Spokojnie, ale to jest tylko zasięg DRS-u, to żadnego stylu. No, jak widać, tutaj idzie wyprzedzać innych miejscach, tak. Mamy znowu Red Bulla jest z problemami. Red Bull, dokładnie, ale wszystko jest całe. Także spin, niestety aerodynamika, widać, że tutaj niestety nie działa. No, cóż. Wróćmy jednak tutaj do czołówki. Zobaczmy, jest tutaj Yeti i... ależ rakieta. Dwie pozycje stracił. Oj, kolega. Chociaż to obrona Częstochowy! Oj, wyjeżdża McLaren i traci jeszcze kolejną pozycję. Jeszcze Wenek, jest Wenek pozycja. Atakuje. Dokładnie, ale McLaren potraci. Ale Pinto. Tak jest, właśnie. I atakuje Yetiego na prostej. Nie zauważyłem. Proszę bardzo. Jest, odbił tą pozycję. O, teraz jest blisko, teraz jest blisko. Jest, teraz może się uda. Ale Yeti chyba ma setup pod proste. Proszę bardzo, będzie dive bomb. Chcemy dive bomba. No, tu ostrożnie, Yeti. Ostrożnie, jest. Ale wjeżdżają. Udało się. Alfa Tauri. Wjeżdżają tak do prostych startmetrów. O, zjeżdża Yeti, zjeżdża Razy. I Razer wjechał, dokładnie. Brown do 3 sekundy, Królismo 3 sekundy. No i mamy... pierwsze zjazd. Zaraz zobaczymy, jak reszta stawki zareaguje. Nie jedzie. No i Wenku, zobaczmy, nie zjeżdżają. Nie, bo oni są na hardach, więc to jest totalnie nonsens, żeby zjeżdżać. I mamy walkę, jest tak. Wenku przed Rejosem.
Venku, ale obronił. Nie, to... Nie, Venku tak? Wyprzedził Reyosa, tak. Także tutaj... Tak, troszkę za dużo działa, ale zobaczmy! Mateusz Schneider wyjeżdża za grupą tutaj osób. No, żeby nie wyjechał także w jakimś takim głupim trafiku. Dokładnie, będzie się musiał tutaj teraz przeciskać, rozpychać się mu chciałby na każdą ze stron, by coś odrobić. Tutaj teraz tego Ferrarka, zobaczmy, z łatwością, oj! Dwie pozycje traci Adamos. Tak. Musiał to być potężny policzek dla tego zawodnika, by tracić dwie pozycje na jednym łuku. No, tak musiał popełnić jakiś błąd. No i 3 sekundy kary. 3 sekundy, nie. 9 łączy. Taradereos wypada Erkowa. Wow, ale tam prawie minimalnie. Bo on chciał zjechać do boksu i zatamował ruch. No nieźle, nieźle, Erkow. To było niebezpieczne. Logan Caro teraz. No. Ale będzie atakował. I tam jest z przodu atak. Tak, widzimy to. Widzimy dwie walki na jednym tutaj. W tej start mecie udaje się jednemu, uda się drugiemu, tak jest. Roktyn pisze, że Erkow go w taki sam sposób załatwił kiedyś. No... To jest problematyczne, ten zjazd. Yeti bardzo korzystny. Erkow wyprzedza Bociaka. To chyba tego kierowcy jakieś i niestety... problemy Bociaka, lekkie. O, jeszcze tu kontra! Oj! O, jest walka. Walka prawie na całym torze. Tylko... trzech kierowców nie ma kary. Kulismo już 18 sekund. Ja mówiłem, że będzie jakoś 20 sekund i mamy już prawie. Oj, kontakt! Tutaj dużo się dzieje. Tutaj Logan Barkwist z Reyosem. Oj. Ale Reyos wie dobrze, że nie ma po co też tak za bardzo walczyć, ponieważ i tak będzie przed McLarenem, który ma ależ karę. Walka! Już trzeci zakręt trwa! Ależ poszli! Jeszcze walka trwa! Od zewnętrznej, Reyos! Co tu się dzieje? Ależ pięknie, fenomenalna walka! Brawo, naprawdę szapopat! A jeszcze! Nie powiedział ostatniego słowa! Ale zamyka go! Tak jest! Teraz zobaczymy. Musi coś stać, się musi coś. Nie wierzę, że. Oj, co to za dziwny wyjazd? On tam zaliczył trawę prawdopodobnie, ale chyba będzie trzymał zewnętrzną. To jakaś ostra defensywa. Ej, ale nie ma co, tutaj to jednak jest RS i tak dalej, ale warto pochwalić, bo to. No, pomysłowo. Ktoś tutaj się pokusi o. Razy może, bo jest blisko, chociaż nie ta perspektywa. Chociaż mamy tutaj jednak atak! Jest, zaatakował Logan, cały czas on się kąsa z tą alpinką i jest! Jest drugi. Jest, ta walka trwa i trwa. Nie ma końca, nie? Ty koniec będzie, jak w końcu pokażą tą flagę w szachownicy. No niesamowity wyścig. Szkoda tych kar, że będą decydować o tych pozycjach końcowych, bo no... Może byśmy zobaczyli więcej ryzyka wśród kierowców, którzy mają mniej kar. A to na pewno by troszkę spowodowało dymów. Może pokażmy lidera w ogóle, bo podejrzewam, że tylko był na początku transmisji. A no warto byłoby zerknąć jak u niego, no znowu. Kolejna walka, prosta start meta. Czy ktoś się tutaj pokusi o atak? O Jezu, niespodziewane! Powerade zdobywa dwie pozycje! Ależ jak z procy! Ale on nie ma co walczyć, ma 8 sekund K. Oj, kontakt! Co tam robi? Co tam robi Alfa Tauri? To Mark? Aha, wiem! Wyjechał z boksu ten Bolt mu. Dobra. Ale tam doszło do kontaktu. Tak, był. O Jezu! Ferrari. Nie, no widać, zaczyna siadać psychika. Zaczyna siadać. To jest już, wiesz, końcowy etap tego wyścigu i już ludzie się tutaj na łokcie... Logan, Breakfast, kara! I to może go kosztować? Propozycji. No. A zobaczmy walkę, Powerware. Znowu jest, ale teraz tym razem innych kierowców po drugą pozycję. Tak. Reyos zyskuje pozycję na rzecz Powerware'a, który no, ma więcej kar, więc... To też nie gra na jego korzyść.
Ligu, dublowanie. No i mamy, ostatnią tutaj prosto DRS. Rejos jest w niekorzystnej pozycji, ale ma 3 sekundy kary tylko, więc może stracić tą jedną, nawet dwie pozycje. No i tak, czekamy, Yetiego również. O, tutaj i niespodziewanie Logan! Oj, oj, oj! Ale tutaj wyjechał strasznie, ale czy się obroni? Zajfok, ale nie... Oni... Tu się nie przetasowało z tyłu, więc Rejos cały czas... Oj, tu mamy problemy Powerwera. Yeti. Adam, może kara. To może go kosztować jeszcze spadek na dalszą pozycję w karę. Tak jest. No co tu się dzieje? Ja nie wiem, czy będzie w ogóle czas pokazać lidera, który przekroczy zaraz linię mety. Tam Alfa Tauri, ja? O, jest, żeby się tam nie szczepili! O, no, no, zobaczymy. Tutaj muszą kierowcy podjąć ryzyko. Cokolwiek, żeby zyskać to. O! Prawie był kontakt, trochę za późno hamowanie. Dokładnie. Yeti już ma sekundę straty, oj, co tam się dzieje, Yeti? Traci pozycję gwałtownie, co jest? Co się stało Yetiemu? Nie wiem, to musiał być jakiś błąd. Przejeżdża linię mety! Mateusz Neiser, bezproblemowe zwycięstwo. Mateusz Neiser grywa, ale może to potem, bo tu jest walka o te pozycje. Yeti znowu spada! Co jest Yetim? Grało paliwo! To jest chyba prawdopodobnie... No nie, może to paliwo! Brak paliwa w bolidzie. No i zobaczmy, finish! Ależ tu na żyletki! Yeti drugi! Yeti, jednak udało się! O Jezu, jaka... Cztery dziesiętne! Ależ to był wyścig! Co tam się stało Yetiemu? Mi się wydaje, że to jest prawdopodobnie paliwo. Albo psycha. Erkow nie będzie w punktach? Nie wiem, 9 sekund kary. To będzie na... Nie, Adam ma karę, więc będzie punkt. Będzie, na pewno. Będzie punkt dla Erkowa. No, ale jeszcze bym tu zobaczył te 25% więcej tego wyścigu. No, żeby trwał i trwał. Ojej, Może pokażmy teraz lidera. Mateusz Neiser, który wygrywa Grand Prix Kataru. Bezbłędny przejazd, potężna przewaga. W 6. czy 7. pozycji.